Cholera, czemu tutaj? Czemu w tym miejscu zaczynamy, a nie tam, gdzie stałem? Czy na pewno dobrze? Nie, no tu jest koleś, który miał mniej szczęścia gdzieś. Moment. Wyjście! Jest... Ale zabite! Na cztery spusty, nie przejdę. Jeszcze alarm! Kurde. Ale ktoś już próbował. I to nie jest odcięta głowa, tylko roztrzaskana czymś. Oh shit. Nie no, w ogóle przywitałem się? Nie, chyba nie. Ale siema wszystkim, ja jestem Piechol. To jest Outlast. Na PlayStation 4. Okej, okay, a w ogóle co tam jest napisane? Może notatka? Może to zasługuje na notatkę. Proclaim the gospel. Mhm. Dobra, świetnie. Sorry, muszę sobie przyzwyczaić jeszcze raz klawiszologię. O, moment, strażnik. Strażnik ma zazwyczaj pistolet, może ten też ma. Czułbym się bardzo pewnie, mając takowy. Niestety nie. Ej, ale są dokumenty. I w ogóle powiedzcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym czytał te notatki, papierusy, wszystkie. Bo tego czytania trochę jest, ale dobra. Merk of Hardline Security, MHS, złożyło przed zarządem firmy pisemne oświadczenie, iż są podstawy, by wierzyć, że istnieje niebezpieczeństwo skażenia środowiska wywołane brakiem zachowania odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa przez szpital psychiatryczny. Wyrażam zadowolenie z faktu, że zeznania i wspomniane oświadczenie stanowią wystarczający powód, by na podstawie wydania niniejszego nakazu MHS mogło podjąć natychmiastowe działania. Niniejszy szpital jest zobowiązany umożliwić MHS pełny dostęp do wszystkich obiektów i uznać całkowite zwierzchnictwo przedstawicieli tej organizacji. Otrzymując ten dokument, szpital wraz ze wszystkimi podległymi podmiotami, bez względu na okoliczności, zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, jeżeli chodzi o, o działania MHS lub warunki, których takich działań wymagały, względem Merkow Incorporation oraz należącej do firmy oddziałów. Nie, no takich papierów, kurczę, chyba nie będziemy czytać. No, czy to jest aż tak ważne? W sumie już teraz znam powód przebywania tych wszystkich uzbrojonych i ubranych w mundury ludzi, oprócz pacjentów i lekarzy, w tym psychiatryku, ale okej, dobra. Mam wrażenie, że tutaj mnie jeszcze nie było. A może już byłem? Dobra, tu się komuś coś stało przykrego. Oj. Oj. Jakieś chrupanie słyszałem, nie idziemy tam. O kurde! Dobra, tam też chyba nie idziemy. A co, tutaj na dół, gdzie prowadzi krew, czy tam, gdzie przebiegał właśnie koleś? Dobra, biorę krew. Bo bardzo możliwe, że koleś, który się wykrwawiał, nie żyje i nie będzie stanowił problemu. Dobra, jak tam? Cholera, zamknięte. Oj, widziałem coś tam. No pięknie. Podejrzewam, że klucz będzie potrzebny. W sumie nawet nie wiem, czy zamknięte na klucz drzwi będą po prostu wyrzucały komunikat, że potrzebuję klucza. Albo, sorry, the door is locked. No dobra, no co, musimy iść tu. Może tych panów sfilmuj. Oni są odpowiedzialni pewnie. Kim jesteś? Clyde? Nie. Nie, Clyde, dobrze. Clyde Perry, Director of Historical Refinement. Aha. Aha, sorry, myślałem, że to jest ten. Lata życia, mówię, ale... Staro, wygląda jak na dwulatka. Nie, dobra. Oczywiście, czas urzędowania na stanowisku zapewne. Dobra, o cholera. Żeby w kiblu nikogo nie było. No, boję się ten środkowy otworzyć. Nie, dobra, to nawet nie ma toalety. Dobra, ten środkowy może na koniec. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Teraz pytanie, nie, sorry. Myślałem, że ktoś uciekał z wewnątrz sedesu. Tak, jasne. Ale w sumie... aby tak wejść na klopa i spuścić wodę, to może jakoś rurociągiem bym się wydostał. Ale nie, dobra, musimy, ale to już szybko zróbmy. Witness. Nie ruszy się, nie? Dobra, ale świadek czego? Czego byłeś świadkiem? O cholera. Nie, sorry, ja się przestraszyłem tego, że Myers właśnie spisywał notatkę. Cały jestem pokiereszowany, ściągam z nosa potłuczone okulary. Chyba złamałem kilka żeber. Jakiś zdeformowany olbrzym o mało mnie nie zabił. Wygląda, jakby mu ktoś łeb potraktował tarką.
Rzucił mną o ścianę i straciłem przytomność. Ocknąłem się, gdy jakiś blady facet o przepitej twarzy zboczeńca i odziany w samodzielnie skleconą sutannę nazwał mnie swoim apostołem. Nie pisałem się na coś takiego. Pełno tu nabazgane krwią słów. Coś mi mówi, że ich autorem jest kaznodzieja. Pewnie napisał je dla mojego dobra. Okej, czy tamten... Wnioskuję, że tamten koleś jest szalony, tak jak reszta tutaj przebywających osobników. To może być dobrze wysnuty wniosek. I się podpisuje pod nim w sumie. Dobra, to są wnętrzności. Ale chyba będziemy chodzić z kamerą cały czas, przy nosie. Aby co, żeby nie ominąć żadnej notatki. Dobra, wszyscy martwi? Jak tam? Się bawicie? Świetnie widzę. Aha, dobra, jest bateria. Shit. Ktoś czasnął drzwiami, czy lampa spadła z sufitu? Znaczy zawisła w sumie na kablu jeszcze. Zaraz spadnie zupełnie. Nawet nie będziemy tutaj stać i czekać, aż to się stanie. To nie jest wydarzenie warte uwiecznienia na filmie. Przynajmniej nie aż tak bardzo. Dobra, delikatnie. A, do mnie. Shit. Dobra. Ktoś sprawdzał świadka? Mam nadzieję, że nie. Dobra, peekaboo. Peekaboo. Dobra, delikatnie wyjrzeliśmy. Chyba czysto. Dobra. Dawaj, Myers. A dobra, weź tą kamerę, schowaj. Ej. Security? Otwarte? Cholera, potrzebna karta magnetyczna. Aha, czyli dobra, będą komunikaty, jak coś będzie zamknięte. Sądząc po śladach, ktoś stamtąd wychodził w pośpiechu. Kupując klawiaturę. Przy okazji. Dobra, on poleciał tutaj, tak? A ja muszę iść chyba tu. W takim wypadku. Dobra, drzwi zamknijmy. Cholera, może nie trzaskając, Myers. Muszę zapamiętać, że trzeba przytrzymać guzik. Dobra, nawet że będziemy się gonić z kimś dookoła stołu. No z tym raczej już nie. Mam nienaturalnie wygiętą głowę. To żeby to było do wewnątrz, to spoko. Oj. A to bulgocze krew, po której stąpam. Dobra. Zgieramy dokumenty. Dokumenty. Co głoszą? Szanowni Państwo, trwają pracę nad szczegółowym raportem Merkov Corp. Projekt Wall Rider może przynieść niewiarygodnie wysokie zyski. Dobra, coś ważnego i interesującego zarazem, więc przeczytam na głos. Okoliczności towarzyszące tym czterem zgonom są na tyle niejasne, że nawet jeśli z dowodami obchodzono by się właściwie, jakkolwiek sprawa w sądzie jest niemożliwa do rozstrzygnięcia. Projekt Wall Rider to wysoce niebezpieczne przedsięwzięcie, jest niemal pewne, że pochłonie więcej ofiar. No to po co się w to bawią? Ale w sumie moment, a co jest do wygrania? Co mogą ugrać na tym? Co, te wysokie zyski tylko? Żadne pieniądze nie są warte tyle, co ludzkie życie. Okej, ponieważ terapia polem morfogenicznym zbliża się do wyprodukowania działających modeli, zjawisko przemocy wśród pacjentów staje się coraz bardziej powszechne. Ale odpowiednie połączenie podawanych leków wraz ze stosownymi środkami przymusu przyniosło pożądane efekty w kwestii utrzymania kontroli i przepływu zysków. Z poważaniem, Helen Grant, Departament do Spraw Zmniejszenia Obciążeń Prawnych. Ej, nie, jak korporacja musi mieć taki departament? No to bez przesady. Coś jest nie tak, coś jest nie tak. Zmora kapitalizmu. Ale dobra, idziemy stąd. Nie będziemy chlupotać w tej krwi. Zresztą Miles w ogóle zostawia teraz ślady? Nie. Okej, otwórzmy normalnie. Tylko zamykają, trzeba będzie uważać, żeby nie trzaskać. Okej, ale serio, muszę tutaj wejść. Chyba. Nie, jednak nie. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. No ja się z gościem zgadzam. Ej koleś, jestem po twojej stronie, nie rób mi krzywdy. Okej, tutaj. Aha, to samo. Dobra, w sumie mogłem tędy wyjść. Exit? Oczywiście zamknięte. Dobra, to gdzie teraz? Moment, coś jeszcze gdzieś musi być. Już nie mam karty magnetycznej, no właśnie moment, może przy tym kolesiu gdzieś leży. Jednak. No. To czy wstukam teraz w kwadraci, żeby podnieść cokolwiek, tutaj może leżeć, ale nie leży nic. Dobra, classify, tam to też mogłeś Myers podnieść w sumie, ale nie możesz. Dobra, tutaj może troszeczkę ciszej. Okej. Karty dalej nie mam.
Ej, a może tamten strażnik będzie ją miał? Dobra. Przyspieszmy kroku. Tutaj, tak? No ale tutaj sprawdzałem wszystko. A może ma przy sobie typowo? Nie, to dziwnie świeci się oparcie i miejsca na ręce. Podłokietniki. Ale nie, karty brak. Ej, chyba że. A to? Tutaj na tym, co leży tu? Niestety nic. Dobra, słabo to widzę. Szukamy karty. No to biegamy sobie teraz. Poszperajmy. Szkło. Nie. Zwłoki. Nie. Cholera, może tu. No ale co, każde stanowisko mam sprawdzić, czy nie leży akurat. Ej. O nie, sorry, tylko komputer. O, może ten? Nie, ale wygląda już na pacjenta bardziej. No fajnie wiedzieć, że oni też ginęli, że wszyscy ochroniarze nie padli po prostu od ciosów rękoma albo czymkolwiek tam mieli pod ręką akurat psychole, że też się bronili. No chyba, że zabili go inni pacjenci. Nie, dobra, niepotrzebna rozkmina, trzeba szukać dalej. Prawie się rozglądam się. Prawo, lewo, prawo, lewo. Każde stanowisko. Ej, świetny wygaszacz ekranu. Niezła psychodela. Nie, dobra, nie ma nic. Tu? Nie, to już sprawdzałem też nic. Ej, moment. Aha, drzwi. Jeszcze delikatny tutorial odnośnie wychylania się. Nie, dobra, tutaj pusto. To pan na wózku. Cholera, może tam coś. Ale dobra. Sieć. Sieć. Nie, dobra, nawet Miles oddycha teraz ciężko. Nie, ale sorry, to chyba się cofam zupełnie. Karta będzie gdzieś tam. Musi być dalej, no przecież chyba twórcy nie zaplanowali, żebym musiał się cofnąć. Aż tak daleko. Skoro to jest droga przede mną i nawet jakiś koleś tam krąży. Dobra, zbadajmy to pomieszczenie dokładnie. Może nawet noktowizorem. W niektórych ciemniejszych miejscach. Oj, tutaj byłem. Tak, byłem, ale może karta? No jest walkie-talkie w dalszym ciągu. I to jest to okno, przez które chciałem uciekać. Ej, łe. Aha, w ten sposób. Jest bardzo niedaleko. Bardzo niedaleko. Ale dobra, Miles, niestety. Taka ucieczka nie jest sobie pisana. Ani też zapewne frontowymi drzwiami, więc... Nie ma co na to liczyć. Nie, ale serio. O. Dobra, z takiej perspektywy może więcej zobaczę. No. Haha, ale skakanie ma opanowane do perfekcji wręcz. Może się przyda. Okej, na dole było zamknięte, no muszę iść tutaj. Przeszperać, dokładnie, no karta magnetyczna może przy tych trupach. Nie. Coś, coś? Nie. Lokusyjmy, może gdzieś leży, no to musi być przy którymś ze strażników, a oni tak są ubrani właśnie. Pod stołem tylko telefon. Może gdzieś próbował zadzwonić. Ostatnia deska ratunku, no i nie udało się. A w ogóle czemu Miles teraz nie siada do kompa i nie sprawdza, czy jest internet? Ja bym, kurczę, maile do policji słał. Skoro telefon nie działa. Ale nie, dobra, skoro zakłócają sygnały, to pewnie internetu też nie ma. Ja serio nie mogę? No nie. Cholera, nie leży gdzieś tutaj po prostu. Może podążać śladami krwi. Ale prowadzą tu, a tu jest zabite dechami, no to nie. Nie wejdziemy. Cholera, no musi być tutaj, no. Może przy tym, jednak. No sprawdzam to biurko, no. Naprawdę bardzo dokładnie. Czemu? Nie mogę tego znaleźć. Nie, dobra. Zobaczymy się w momencie, jeżeli moje poszukiwania okażą się owocne. Ej, moment, tutaj chyba nie byłem. Oj. Jest i karta, chyba. Jest, podniosłeś kartę magnetyczną. Świetnie. Komputer oczywiście niesprawny. Czy mogę obejrzeć w notatniku przedmioty? Aha, tylko po prostu co mam aktualnie w ekwipunku? Myślałem, że naprawdę można zobaczyć, jak wygląda ta karta.
Okej, no to wracamy się. Mam nadzieję, że teraz ci koło telewizorka nie postanowią mnie ścigać. Nie, dalej wpatrzeni. Kurde, zahipnotyzowani. No właśnie tak niektórzy z was wyglądają, oglądając seriale. I ja też. To totalne odczłowieczenie. Wyłączony aparat mowy, tylko oczy i uszy działają. Nic więcej, nawet czasami mózg po prostu nie działa. Takie gapienie się. Dobra. Co ty robisz? Złaź ze mnie! Jak doktor nie żyje? Cholera, jaki doktor? Jak się mogłem przestraszyć tego gościa z wózka, no? Można kopnąć? Czy na pewno można go nagrać? Tylko może bez noktowizora akurat. Dobra, żadne notatki na ten temat, Miles? Nic? Dobra, no to ale dobra, szybciej można troszeczkę, ale obawiam się, że może mnie coś po drodze jeszcze spotkać złego. Choć bardzo bym tego nie chciał. Oj, bardzo dobra, ale spokojnie. W ogóle zauważyliście, że dużo mówię, jak się boję. Moja druga połówka to ostatnio zauważyła, kiedy oglądaliśmy filmy z gatunku horrorów. Po prostu... Aj, moment, co? Zauważ, że gdy biegniesz, możesz popatrzeć za siebie, naciskając co lub co. Przez jedno ramię i przez drugie ramię. A sprint niewyczerpany? Dobra, czyli okej, skoro tutaj była taka podpowiedź, to podejrzewam, że ten koleś tam wyskoczy i trzeba będzie biec. Oby nie. A jest obrót o 180 stopni, taki szybki, gdzieś pod jednym klawiszem. Dobra, oby nie był potrzebny. Dobra, mamy kartę. Dobra. Lepiej zamknijmy. Może nie trzaskając. Okej, dobra, jest stanowisko. Security cameras. Wszystko widoczne. No, co tam stukasz? Dobra, spoko. Wchodzisz do systemu bezpieczeństwa. O shit, które to są drzwi? Nie. Tego to mi nie rób. Zrestartuj generator w piwnicy. Ja nie chcę iść do piwnicy. They lie. O cholera. Szafka. Ej, niczym Solid Snake, ale chyba tutaj tylko mogę szukać ratunku. Dobija. Shit. Miles, przestań oddychać. Wstrzymaj oddech. Shit. Nie zaglądaj do tej. Wypieprzaj stąd. To chyba jeden czas zaczytania notatek. Ma już coś tam zapisał. Ale dobra, mamy nagranego z zakapiora. Będzie czym się pochwalić później. No idź stąd. Dobra. A co, już wychodzić? Nie no, kurczę, niech on idzie dalej. Dobra, tak delikatnie. Dobra, tam wszedł. Nara. Ale momencik, właśnie. Przecież tam jest piwnica zamknięta, karta magnetyczna mi nic nie pomoże. Oh shit. Dobra. Ja nie mam żadnego skradania ani nic. No dobra, ale zejście do piwnicy jest tutaj. Co mówicie, że spróbować? Może są otwarte teraz? Ej, cholera, są. Ja pierdzielę. A nie chcę wcale tutaj schodzić. Wcale nie chcę. Oh shit, nie, dobra, kochani, ja w tym miejscu robię sobie przerwę na papierosa, serio, trzeba się odstresować. I podejmujemy zaraz kolejny odcinek i wtedy zejdziemy sobie do tej piwnicy, zrestartujemy generator. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem, pozdro, cześć, hej.